Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnych punktów. Teraz będą uchwały w trybie jednego czytania. Rozpoczynamy od druku numer 1420. Przypominam, że zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1420 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zatem proszę o składanie poprawek. Zakończone terminy, jeśli będą, do przewodniczącego. Dotyczy ten punkt zmian w budżecie miasta Krakowa na 2013. Dotyczy zwiększenia planu dochodów w działach 600, 758, 801, 852, 853, 854, 900 i 926 oraz zwiększenia planu wydatków w działach 600, 750, 801, 882, 852, 853, 854, 900 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1420, tryb jednego czytania, referuje Małgorzata Karol, zarządzanie dyrektora. Proszę Państwa, tryb uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1 182 077 zł. Jest to między innymi w związku z przyznaniem części oświatowej subwencji ogólnej 146 tysięcy, dofinansowaniem z województwa małopolskiego kwoty 229 481 zł. Z otrzymaniem odszkodowań, realizacją projektów unijnych oraz promocją na dofinansowanie zadania stabilizacja osuwiska nowej w Kucie w rejonie Parku Żeromskiego, to jest kwota 172 tysiące oraz w związku z umową sponsorską zawartą przez ZIS kwota 9 tysięcy złotych. Do projektu uchwały została złożona autopoprawka pana prezydenta. Ona dodatkowo zawiera zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 150 tysięcy. Jest to w związku z dotacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na zadanie rewaloryzacja, adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ulicy Królowej Jadwigi. Dziękuję pani dyrektor. Zatem w trybie punktowym do projektu została zgłoszona autopoprawka. Jednak ten uchwała będzie głosowana wraz z tą autopoprawką. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Jeśli nie widzę. Czy jest prezentacja stanowiska klubu radnych? Jeśli nie widzę, to otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać w tej kwestii głos? Nie widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 projektu ustawy punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.